Proszę Państwa, już zaczynamy. Ja tylko serdecznie Państwa gorąco przepraszam, ale chwileczkę później wyjechałam z pracy. Przepraszam bardzo za spóźnienie. Proszę Państwa, otwieram sesję Rady Gminy Brańszczyku zwołaną na dzień 25 listopada 2021 roku na godzinę 14. Proszę Państwa, radnych o odhaczenie swojej obecności na dzisiejszej sesji celem stwierdzenia kworum. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Na stan 15 radnych jest nas dzisiaj 13 osób. Stwierdzam więc kworum dzisiejszego posiedzenia. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przejdę do odczytania porządku obrad dzisiejszej sesji. Proszę Państwa, punkt pierwszy, otwarcie obrad. Punkt drugi, stwierdzenie kworum. Punkt trzeci, przedstawienie porządku obrad. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. Punkt piąty, sprawozdanie wójta z działalności w okresie między sesjami. Punkt szósty, podjęcie uchwał w ustępie pierwszym w sprawie ustanowienia pomników przyrody, w ustępie drugim w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w ustępie trzecim w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wysokości stawki tej opłaty. W ustępie czwartym w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Udrzyn. W ustępie piątym w sprawie ustalenia służebności gruntowej. W ustępie szóstym w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Brańszczyk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022. W ustępie 7 w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Brańszczyk ograniczenia nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożywania poza miejscem sprzedaży. W ustępie 8 w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych polegających na prowadzeniu konsultacji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przed przemocą w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Wyszkowie i udzielenia na ten cel dotacji Gminie Wyszków w roku 2022. Ustęp 9 w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym, przewodniczącemu rady i przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Brańszczyk. Ustęp 10 w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Brańszczyk. Ustęp 11 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2022 rok. Ustęp 12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok. Ustęp 13 w sprawie zmian w uchwale nr 31.196.2021 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2021-2032. Ustęp 14 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na rok 2021, numer uchwały 31.197.2021 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 14 stycznia 2021 roku. Punkt 7. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych wójtowi gminy Brańszczyk. Punkt 8. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych przewodniczącej Rady Gminy Brańszczyk. Punkt 9. Sprawy różne. Punkt 10. Zamknięcie obrad. Czy są jakieś wnioski do porządku obrad dzisiejszej sesji? Nie widzę.
W takim razie, proszę Państwa, momencik, ja mam tu jakieś problemy techniczne. Proszę Państwa, w takim razie zamykam punkt trzeci, otwieram punkt czwarty, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. Bardzo proszę o przygotowanie głosowania. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z sesji poprzedniej? Kto jest przeciw i kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. 13 głosami za, przy braku głosów sprzeciwu i braku głosów wstrzymujących się został przyjęty protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy. Dziękuję. Zamykam, proszę Państwa, głosowanie i zamykam, proszę Państwa, punkt czwarty. Przechodzimy do punktu piątego. Sprawozdanie wójta z działalności w okresie między sesjami. Zapraszam do zabrania głosu przez pana wójta Wiesława Przybylskiego. Pani przewodnicząca, szanowni radni, państwo sołtysi, szanowni mieszkańcy. W okresie od ostatniej sesji, czyli od 15 września, miały miejsce następujące wydarzenia. A więc w dniu 14 września z panią skarbnik podpisaliśmy umowę na odbiór azbestu oraz dofinansowanie na zakup sprzętu dla ochotniczych straży pożarnych z naszej gminy. Następnie w dniu 15 września, 17 września, 25 września i 26 września uczestniczyłem w zebraniach sobeckich w Ojcowiźnie, Udrzynku i Trzciance. Następnie też w Dudowiźnie, Udrzynie, miejscowości Poręba Średnia i Poręba Kocęby. W dniu 17 września, 16 października i 3 listopada uczestniczyłem w naradach z dyrektorami szkół. Te narady odbywają się co miesiąc w innym miejscu. Odbyły się one w szkole w Białym Błocie i w Porębie. Odbywają się cyklicznie co miesiąc. W dniach 27 września uczestniczyłem w spotkaniu wójtów ze starostą w Wyszkowie. W dniu 23 września uczestniczyłem w spotkaniu wraz z panią sekretarz i panią dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu i Turystyki z kołami gospodyń wiejskich oraz przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej w sprawie podsumowania dożynek gminnych w Brańszczyku. W dniu 29 września z panią skarbnik podpisaliśmy aneks do umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie programu Czyste Powietrze. 1 października odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy Panatoni. Celem spotkania było omówienie aktualnej sytuacji dotyczącej postępu w realizacji inwestycji magazynów w miejscowości Turzyn. W dniu 8 października w Urzędzie Gminy odbyło spotkanie ze starostą oraz wicestarostą celem omówienia m.in. zimowego utrzymania dróg. 13 października wraz z delegacją radnych uczestniczyłem w uroczystości intronizacji Chrystusa Króla w parafii Białe Błoto. To był pan Tadeusz Kruszewski, Paweł Szydlik i Andrzej Skucki. W dniach 7 listopada i 11 listopada uczestniczyłem właśnie wraz tutaj pani sekretarz, też radni, przewodnicząca Rady Gminy, pani Hanna Zagorzon, Jadwiga Uchal, Tadeusz Kruszewski, Bogdan Czarnecki, pan Marek Kuchwa w gminnych i powiatowych uroczystościach z okazji Święta Niepodległości. Złożyliśmy wieńce pod pomnikami właśnie i na cmentarzu. W dniu 12 października w Brańszczyku odbył się koncert z okazji Dnia Nauczyciela. Było też spotkanie właśnie z dyrektorami, nauczycielami, pracownikami oświaty. W dniu 15 października odbyło się spotkanie z przedstawicielami Straży OSP Białe Błoto. Dotyczyło one właśnie omówienia już tych prac końcowych dotyczących właśnie oddania do użytku remizy w Białym Błocie. W dniach 19 października i 25 października uczestniczyłem w spotkaniach w ramach Polskiego Ładu
otrzymaliśmy, tu jak już pewnie Państwo wiedzą, 4 250 000 z tego Rządowego Funduszu Polski Ład, program inwestycji strategicznych na modernizację dróg w gminie Brańszczyk. W dniu 3 listopada odbyliśmy spotkanie z firmą Didewco w sprawie budowy stacji benzynowej w miejscowości Czcianka. Spotkanie dotyczyło właśnie aktualnej sytuacji, jeżeli chodzi o postęp inwestycji i możliwości wsparcia ze strony gminy. 6 listopada odbył się jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Małżonkowie zostali odznaczeni medalami przyznanymi przez prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie. Było to 16 małżeństw. Uroczystość odbyła się właśnie w restauracji Kamiza. Najpierw było w kościele msza i później właśnie było takie spotkanie. W dniu 8 listopada odbyło się uroczyste otwarcie drogi w Białymbłocie. W uroczystości uczestniczyli m.in. poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Maciej Górski, wicewojewoda mazowiecki Sylwester Dąbrowski, wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, radni i sołtysi z terenu naszej gminy. W dniu 10 listopada odbyło się spotkanie Rady Budowy Oczyszczalni w Udrzynku. Temat to było aktualny stan w realizacji inwestycji. I tego samego dnia było też spotkanie z sołtysami. 15 listopada uczestniczyłem w uroczystości obchodów 70-lecia 22 Wojskowego Ośrodka Kartograficznego w Komorowie. 16 października odbyłem spotkanie z nadleśniczym z Ostrowi Mazowieckiej. Omawialiśmy możliwości właśnie wykonania dróg w miejscowości Dudowizna. W dniu 16 listopada uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Społecznej właśnie szpitala w Wyszkowie. W dniu 22 listopada uczestniczyłem w spotkaniu samorządowców z okręgu Siedlecko-Ostrołęckiego w sprawie cyfryzacji gmin. Gmina Brańszczyk otrzymała promesję na kwotę 243 300 zł na cyfryzację gminy. Otrzymane środki planujemy przeznaczyć na zakup laptopów dla radnych, serwerów do urzędu i tabletów dla sołtysów. W dniu 22 listopada pani sekretarz wraz z przewodniczącą Komisji Rolnictwa panią Jadwigą Uchal oraz z radnymi panią Hanną Zagorzdzią, Markiem Kukwą oraz sołtysami i rolnikami z terenu gminy Brańszczyk uczestniczyli w spotkaniu z ministrem rolnictwa i premierem panem Henrykiem Kowalczykiem w Pułtusku. Tematem spotkania były właśnie aktualne problemy dotyczące rolnictwa i możliwości pomocy i wsparcia ze strony rządu. Następnie jeśli chodzi o sprawy inwestycyjne, w dniu 15 września podpisano umowę na dostawę i montaż dwóch bujaków na placu zabaw w miejscowości Budykierz. Wykonawcą będzie Avis, firma Avis, ekologiczne place zabaw z Lublina na kwotę 3198 zł. W dniu 15 września podpisano umowę na wykonanie ogrodzenia działki gminnej w miejscowości Ojcowizna. Wykonawcą będzie firma usługi ogólnobudowlane Tomasz Urbanik z Białego Błota na kwotę 14 tysięcy zł. W dniu 22 września podpisano umowę na wykonanie zjazdu do budynku OSP Poręba z firmą Kompleks Bruk za kwotę 24 600 zł. W dniu 27 września podpisano umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania budowa kładki na rzece Bóg do Kamieńczyka. Wykonawcą jest firma Lesław Milewski Milmost za kwotę 77 490 zł. W dniu 30 września zakupiono 3 kosze na potrzeby placu zabaw w Turzynie oraz gminy Brańszczyk, wartość 3047 zł. W dniu 30 września podpisano umowę na remont przepustu drogowego na drodze gminnej 44015W w miejscowości Przyjmy z firmą Drogowiec Maciej i Wacław Wojtaszek na kwotę 39 237 zł. Tam doszło do zawalenia właśnie starego przepustu, groziło to wypadkiem, stąd musieliśmy to było nagłe, trzeba było to wykonać. W dniu 30 września podpisano umowę na wykonanie projektu organizacji ruchu w ramach zadań instalacja progu zwalniającego ruch samochodowy w miejscowości Białe Błoto Kurza oraz próg zwalniający z kostki brukowej wraz z akustycznymi pasami w miejscowości Nowy Brańszczyk z firmą Rozbud na kwotę 3690 zł. W dniu 30 września podpisano umowę na wykonanie projektu organizacji ruchu dla drogi gminnej w miejscowości Ojcowiczna i Turzyn.
z firmą Usługi Projektowe Drogownictwo Marek Piaściński za kwotę 3690 zł. W dniu 30 września podpisano umowę na wykonanie projektu organizacji ruchu dla drogi gminnej 4401108 Trzcianka z wykonawcą Usługi Projektowe Drogownictwo Marek Piaściński za kwotę 1476 zł. W dniu 1 października podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania powierzchniowe utrwalenie drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś z wykorzystaniem emulsji asfaltowej z firmą Rozbud Robert Drosiński na kwotę 4920 zł. W tym samym dniu podpisano również umowę na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania powierzchniowe utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Dudowizna z wykorzystaniem emulsji asfaltowej z tą samą firmą na kwotę 4920 zł. I również w tym samym dniu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania powierzchniowe utrwalenie drogi gminnej w miejscowości Budykierz z wykorzystaniem emulsji asfaltowej z tą samą firmą na kwotę 4920 zł. W dniu 1 października zlecono wykonanie usługi wymiany istniejącego elektroenergetycznego przyłącza napowietrznego niskiego napięcia do zasilania w energię elektryczną budynek OSP Turzyn z wykonawcą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne Energol Małgorzata Kruk za kwotę 3075 zł. W dniu 7 października ogłoszono przetarg na dostawę oleju opałowego dla potrzeb szkół podstawowych w Brańszczyku, Trzciance, Nowych Budach, Białym Błocie, Knurowcu i Turzynie z firmą PetroJet. Wartość umowy 391 tysięcy brutto. W dniu 12 października podpisano umowę na wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla zadania budowa drogi gminnej w miejscowości Turzyn z wykonawcą Usługi Projektowe Drogownictwo Marek Piaściński za kwotę 615 zł. W dniu 14 października podpisano umowę na montaż barier drogowych ochronnych przy przepuście drogowym w miejscowości Przyjmy z wykonawcą drogowiec Maciej Wacław Wojtaszek z Wyszkowa za kwotę 9963 zł. W dniu 14 października zlecono zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Brańszczyk w miejscowości Turzyn i Trzcianka w firmie GIS Point Milena Banasiewicz w wysokości 12 tysięcy złotych. W dniu 15 października podpisano umowę na zadanie przepompowni na terenie gminy Brańszczyk z wykonawcą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne Energol Małgorzata Kruk na kwotę 58 289 zł. W dniu 20 października podpisano umowę na zakup i montaż 4 sztuk opraw oświetlenia ulicznego w ramach zadania oświetlenie drogi do oczyszczalni ścieków w Udrzynku z wykonawcą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne Energol Małgorzata Kruk za kwotę 10 tysięcy złotych. W dniu 20 października podpisano umowę na przedłużenie 2 bram garażowych w budynku OSP Poręba Średnia z firmą Tomasz Tomczak na kwotę 8951 zł. W dniu 20 października ogłoszono przetarg pod nazwą Przebudowa drogi w miejscowości Ojcowizna i Turzyn. Postępowanie zostało unieważnione z powodu zbyt wysokiej kwoty, jaką zaproponował właśnie oferent. W dniu 2 listopada dokonano zakupu 9 sztuk oświetlenia świątecznego za kwotę 6527 zł i podpisano umowę na wykonanie zasilania do 9 punktów oświetlenia ozdobnego na słupach oświetlenia ulicznego wraz z ich montażem w miejscowości Brańszczyk z firmą Security System z Wyszkowa za kwotę 3343 zł. W dniu 3 listopada podpisano umowę na budowę parkingu przy świetlicy w miejscowości Udrzynek z wykonawcą budowa remonty dróg ulic Chodników Damian Prokopowicz za kwotę 18 450 zł. W dniu 9 listopada podpisano umowę na remont remizy OSP Przyjmy etap 4. Montaż drzwi z wykonawcą Eurodoc z Wyszkowa za kwotę 5 400 zł. W dniu 15 listopada podpisano umowę na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania budowa wiaty na mieszankę solno-piaskową z firmą Usługi Projektowe Adam Śliwka z Wyszkowa na kwotę 15 375 zł. W dniu 19 listopada ogłoszono
po raz drugi przetarg pod nazwą budowa drogi w miejscowości Ojcowizna i Turzyn. Postępowanie jest w toku. Termin składania ofert to 6 grudnia. W dniu 22 listopada podpisano umowę na montaż 81 sztuk oświetlenia ulicznego świątecznego w miejscowości Brańszczyk, Poręba i Białe Błoto z wykonawcą Security Systems Wyszkowa za kwotę 6475 zł. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu wójtowi. Czy są jakieś pytania do punktów zawartych w sprawozdaniu pana wójta z działalności między sesjami? Nie widzę pytań, zgłoszeń. Dziękuję. W takim razie proszę państwa, zamykam punkt 5 i otwieram punkt 6 dotyczący podjęcia projektowanych uchwał. I w ustępie pierwszym mamy projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody. I bardzo proszę o zreferowanie projektu uchwały panią Milenę Pawłowską, inspektora do spraw ochrony środowiska i rolnictwa. Bardzo proszę. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Zgodnie z artykułem 2 ustęp 1 ustawy o ochronie przyrody, ochrona przyrody polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody. Cele ochrony przyrody realizowane są między innymi przez obejmowanie zasobów, tworów i składników przyrody formami ochrony przyrody. Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami wyróżniającymi je wśród innych tworów. W myśl artykułu 44 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody ustanowienie pomnika przyrody następuje w drodze uchwały Rady Gminy. Z wnioskiem o objęcie drzew ochroną pomnikową wystąpiło Nadleśnictwo Wyszków 5 drzew oraz osoba prywatna 1 drzewo. Objęcie przedmiotowych drzew ochroną prawną pozwoli na ich zachowanie dla przyszłych pokoleń, zwiększy świadomość ekologiczną mieszkańców, przyczyni się do kształtowania wizerunku gminy Brańszczyk jako gminy aktywnie prowadzącej działania na rzecz ochrony i zachowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. W projekcie uchwały ustanawiającej pomniki przyrody zaproponowano wprowadzenie następujących zakazów wybranych i dostosowanych do specyfiki obiektów i form ochrony spośród zakazów wyszczególnionych w artykule 45 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, czyli zakaz niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru, zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym lub budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych. Zakaz uszkadzania i zanieczyszczania gleby, zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej. Zakaz wylewania gnojowicy z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych i zakaz zmiany sposobu użytkowania ziemi. Również zakaz umieszczania tablic reklamowych. Wprowadzenie powyższych zakazów pozwoli na właściwe zabezpieczenie drzew przed zniszczeniem ich walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Projekt uchwały zgodnie z wymogiem artykułu 44 ust. 3a ustawy o ochronie przyrody został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Dziękuję za uwagę i proszę o pozytywne przyjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń. W takim razie proszę państwa, poinformuję tylko, że na posiedzeniu połączonych komisji, które miało miejsce 22 listopada 2021 roku, projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany 12 głosami za przy 12 obecnych. Proszę państwa, w takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody? Kto jest przeciw i kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że 13 głosami za, przy braku głosów sprzeciwu i braku głosów wstrzymujących się została podjęta uchwała w sprawie ustanowienia pomników przyrody. Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. Zamykam również w
punkcie 6 ustęp 1 i przechodzimy, proszę Państwa, do kolejnego projektu uchwały w ustępie 2 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi. I o zabranie głosu proszę pana Kamila Deptułę, podinspektora do spraw gospodarki odpadami. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, artykuł 6 ustęp 2 ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach stanowi, że rada gminy określa w drodze uchwały górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych. I teraz tak, jeśli chodzi o stawki te górne za nieczystości ciekłe, to określa to uchwała z 2011 roku. No i tutaj jest po prostu taka potrzeba, żeby te stawki tak zwiększyć, ponieważ no wiadomo, przez 10 lat ostatnich wszystko poszło w górę i tutaj to trzeba zmienić, żeby tutaj też opłacało się przedsiębiorcom tak odbierać te nieczystości. Jeżeli chodzi natomiast o opłatę za odpady od nieruchomości, które nie są zobowiązane do ponoszenia opłat, czyli od nieruchomości niezamieszkałych. Na dzień dzisiejszy nie mamy podjętej uchwały, mimo że jest obligatoryjna. W 2006 roku uchwałą w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości została to uchwała poprzednia unieważniona i od tamtej pory nie podjęto uchwały w tej sprawie, więc musimy tutaj uregulować to wszystko tak, żeby nam tutaj żeby to wszystko grało, żeby nadzór nie mógł nam nic zarzucić. Tak? Jeszcze mogę tylko nadmienić, że na komisji tutaj była burzliwa dyskusja na temat kwoty tej odnośnie opróżniania zbiorników bezodpływowych. Tutaj zostało to zmienione na 35 zł. Radni to przegłosowali, więc myślę, że tutaj poproszę jakieś ewentualne pytania i o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję. Państwo radni, otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń. W takim razie zamykam dyskusję. Ja jeszcze raz tylko przypomnę, że na połączonych komisjach Rady Gminy, które miało miejsce w poniedziałek, to jest 22 listopada 2021 roku, projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustanowiony w wysokości 35 zł brutto za 1 metr sześcienny jako ta górna stawka został pozytywnie zaopiniowany 11 głosami za przy jednym głosie wstrzymującym się. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi? Kto jest przeciw i kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że 13 głosami za przy braku głosów sprzeciwu i braku głosów wstrzymujących się została podjęta uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę Państwa, otwieram w punkcie 6 ustęp 3
dotyczący projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wysokości stawki tej opłaty. I ponownie o zabranie głosu proszę pana Kamila Deptułę, podinspektora do spraw gospodarki odpadami. Szanowni Państwo, zazwyczaj podejmując tę uchwałę zmieniamy stawki, natomiast tym razem tak nie będzie. Na razie nam się tutaj wszystko bilansuje, więc nie zamierzamy tutaj nic ruszać w tej kwestii. Chodzi tutaj o metodę naliczania. Do tej pory tak naprawdę uchwała nie przewidywała takiej metody, mimo że wiele gmin w Polsce z tej metody korzystało. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach daje teraz możliwość taką, żeby taką właśnie metodę przyjąć, czyli od ilości osób w gospodarstwie domowym, czyli łączymy tutaj dwie metody, czyli od ilości osób i od gospodarstwa domowego. I właśnie artykuł 2a ustęp 6 od ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie daje już teraz taką możliwość, więc chcemy tutaj unieważnić tę uchwałę. Przyjąć po prostu tylko tak, zmieniając tutaj podstawę prawną, żeby nam tutaj wszystko tak zgadzało się, żeby tutaj nikt nam nie miał tak nadzór zarzutów. Dlatego poproszę o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń. Zamykam dyskusję. Ja tylko poinformuję, że projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wysokości stawki tej opłaty był procedowany na połączonych komisjach Rady Gminy w Brańszczyku w dniu 22 listopada 2021 roku. I projekt został pozytywnie zaopiniowany jednogłośnie 12 głosami za przy braku głosów sprzeciwu i braku głosów wstrzymujących się. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wysokości stawki tej opłaty? Kto jest przeciw i kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że 13 głosami za, przy braku głosów sprzeciwu i braku głosów wstrzymujących się została podjęta uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wysokości stawki tej opłaty. Zamykam głosowanie. Dziękuję. Proszę Państwa, przechodzimy do czwartego projektu uchwały w ustępie czwartym w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Udrzyn. I proszę o krótkie zdania wstępu pana Cezarego Pietrzaka, kierownika referatu inwestycji i gospodarki komunalnej. Bardzo proszę o przypomnienie tematu projektu uchwały. Proszę. Dzień dobry Państwu. Jest to uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Udrzyn. Nadaje się w drodze wewnętrznej we wsi Udrzyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka prywatna numer 1645/1, nazwę Kukułki. Była to zaproponowana nazwa przez mieszkańców mieszkających przy tej drodze wewnętrznej, prywatnej. Uzyskaliśmy zgody mieszkańców, właścicieli gruntu, na której znajduje się droga. Została pozytywnie zaopiniowany projekt tej uchwały na posiedzeniu komisji. Proszę o pozytywne zagłosowanie za tą uchwałą. Dziękuję. Dziękuję również. Ja tylko przypomnę, że projekt uchwały był procedowany na posiedzeniu komisji, na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Brańszczyk 10 września 2021 roku i został pozytywnie zaopiniowany
10 głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym się. W takim razie, proszę Państwa, przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Udrzym w brzmieniu przyjętym w projekcie uchwały? Kto jest przeciw i kto się wstrzymuje od głosu? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że 13 głosami za przy braku głosów sprzeciwu i braku głosów wstrzymujących się została podjęta uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Udrzym. Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. Proszę Państwa, przechodzimy do ustępu 5 w punkcie 6 do projektu uchwały w sprawie ustalenia służebności gruntowej. I ponownie proszę o zabranie głosu przez pana Cezarego Pietrzaka, kierownika referatu inwestycji gospodarki komunalnej. Jest to uchwała w sprawie ustalenia służebności gruntowej. O treści wyraża się zgodę na ustanowienie na nieruchomości stanowiącej własność gminy Brańszczyk, położonej w obrębie wsi Przyjmy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 587, odpłatnej służebności gruntowej na czas nieoznaczony, polegającej na prawie przejścia przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działki położonej w obrębie wsi Przyjmy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 585. Do uchwały integralną część stanowi szkic sytuacyjny wskazujący przebieg służebności. Tak może, żeby jeszcze przypomnieć sprawę, jest to jakby służebność ustanowiona dla właściciela działki znajdującej się za naszą działką gminną. Właściciel to jest jedyna droga dojazdu do tej nieruchomości. W tej chwili jest to łąka służąca jakby zaopatrzeniu gospodarstwa rolnego, tak? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy są pytania ze strony Państwa radnych? Nie widzę zgłoszeń. W takim razie zamykam dyskusję. Poinformuję, że projekt uchwały w sprawie ustalenia służebności gruntowej był omawiany na połączonych komisjach Rady Gminy w Brańszczyku w dniu 22 listopada 2021 roku i proszę Państwa, został zaopiniowany pozytywnie 11 głosami za przy braku głosów sprzeciwu i braku głosów wstrzymujących się. W takim razie proszę Państwa, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za ustaleniem służebności, podjęciem uchwały w sprawie ustalenia służebności gruntowej? Kto jest przeciw i kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że 13 głosami za, przy braku głosów sprzeciwu i braku głosów wstrzymujących się została podjęta uchwała w sprawie ustalenia służebności gruntowej. Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. Proszę Państwa, otwieram ustęp 6 w punkcie 6 dotyczący projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Brańszczyk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022. O zabranie głosu poproszę panią sekretarz gminy, panią Beatę Wójcik. Bardzo proszę. Witam Państwa serdecznie. Pani Przewodnicząca, Panie Wójcie, Szanowna Rado, Państwo Sołtysi. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania corocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustawy w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego rok obowiązywania programu. Niniejszy program jest wykonaniem obowiązku realizowanego na podstawie artykułu 5a ustawy. Określa on w sposób czytelny cele, zasady i zakres współpracy gminy Brańszczyk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Podstawowym celem programu jest lepsze zaspokajanie potrzeb i podnoszenie jakości życia mieszkańców, pobudzanie do aktywności obywatelskiej oraz zwiększanie i uatrakcyjnianie oferty spędzania wolnego czasu. Program współpracy na rok 2022 został opracowany na podstawie programu na rok 2021 z uwzględnieniem doświadczeń wynikających z jego realizacji. W 2022 roku gmina uznaje za priorytetowe zadania w zakresie: pierwszy taki priorytet ochrony i promocji zdrowia, jako drugi kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, jako trzeci wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, jako czwarty działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, jako piąty działalność wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, szósty ratownictwa i ochrony ludności. Program został przedstawiony do konsultacji zgodnie z uchwałą nr 7/24/11 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania rocznych programów współpracy Gminy Brańszczyk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. W wyznaczonym terminie konsultacji, to jest od 5 października 2021 roku do 18 października 2021 roku, nie wpłynęły żadne uwagi i propozycje zmian. Program będzie realizowany od stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2020 roku. Planowana kwota na realizację programu wynosi 40 tysięcy. W dniu 22 listopada 2021 roku projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. Z uwagi na powyższe zasadnym jest przyjęcie programu współpracy Gminy Brańszczyk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Państwa, otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń. Tak jak wspomniała już Pani Sekretarz, projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię na wspólnym posiedzeniu połączonych Komisji Rady Gminy Brańszczyk 22 listopada 2021 roku 12 głosami za, przy braku głosów sprzeciwu i jednym głosie wstrzymującym się. W takim razie, proszę Państwa, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Brańszczyk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022. Kto jest przeciw i kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że 13 głosami za, przy braku głosów sprzeciwu i braku głosów wstrzymujących się, została podjęta uchwała w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Brańszczyk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022. Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. Proszę Państwa, zamykam w punkcie 6, ustęp 6 i przechodzimy do ustępu 7, do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Brańszczyk ograniczenia nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożywania poza miejscem sprzedaży i proszę o zabranie głosu przez pana Krzysztofa Wawrzyńczaka, kierownika, przepraszam, przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Bardzo przepraszam i zapraszam do zabrania głosu. Dzień dobry Państwu, Pani Przewodnicząca, Panie Wójcie, Szanowni Radni, Szanowni Sołtysi. W imieniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Pragnę Państwu przedstawić projekt uchwały dotyczący wprowadzenia na terenie gminy Brańszczyk, dokładnie w sołectwie Brańszczyk, ograniczenia nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożywania poza miejscem sprzedaży. Ze względu na możliwość uruchomienia tejże nocnej sprzedaży przez sieć handlową Dino, uznaliśmy, że istnieje potrzeba prawnego uregulowania tego typu działalności poprzez wprowadzenie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach od 22 do 6 rano. Wpisuje się to, proszę Państwa, w zapis ustawy o wychowaniu w trzeźwości, która mówi, że Rada Gminy może ustalić taki zakaz dla terenu całej gminy bądź jednostek pomocniczych gminy. I to jest delegacja, którą tutaj żeśmy zastosowali. Uzyskaliśmy opinię zebrania mieszkańców sołectwa Brańszczyk w przedmiotowej sprawie. A teraz parę zdań o projekcie uchwały. Chciałem Państwa zapewnić, że projekt uchwały ma jednoznacznie pozytywny przekaz. W tej uchwale nie występujemy przeciwko komukolwiek, a występujemy w obronie prawa czy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców gminy Brańszczyk, prawa do wypoczynku i spokoju w godzinach od 22 do 6 rano. Przeciwdziałamy ułatwianiu dostępności do alkoholu. Stoimy po stronie tych, którzy mogą być potencjalnymi ofiarami spożywania alkoholu. Poza tym ten zakaz, jeśli przez Państwa zostanie przyjęty, może bardzo pozytywnie wpłynąć na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Chronimy zatem osoby nadużywające alkoholu, ich rodziny i potencjalnych uczestników ruchu drogowego, którzy być może będą wybierali się, gdybyśmy się tego zakazu nie doczekali, po zakupy w godzinach od 22 do 6 rano. Proszę Państwa zatem o właściwe rozeznanie interesu społecznego, który tutaj Państwu wyartykułowałem i który przemawia w projekcie tej uchwały, i oddanie głosu za przyjęciem tego projektu, tak aby stał się prawem obowiązującym na razie w sołectwie Brańszczyk, a jeśli zajdzie potrzeba, to w przyszłości również na terenie całej gminy. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń. Ja tylko jeszcze dodam, że projekt uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Brańszczyk ograniczenia nocnej sprzedaży napojów alkoholowych, de facto tak naprawdę na terenie sołectwa Brańszczyk, był dyskutowany na połączonych komisjach Rady Gminy Brańszczyk, które miało miejsce 22 listopada 2021 roku. I proszę Państwa, przedłożony projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przy 12 radnych głosujących. Pozytywnie zagłosowało za przyjęciem tej uchwały 8 głosów, 1 był przeciw i 3 wstrzymujące się. Dziękuję bardzo. W takim razie zamykam dyskusję, proszę Państwa, i przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Brańszczyk ograniczenia nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożywania poza miejscem sprzedaży? Kto jest przeciw i kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że 10 głosami za, przy braku głosów sprzeciwu, 3 głosach wstrzymujących się, została przyjęta uchwała w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Brańszczyk ograniczenia nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożywania poza miejscem sprzedaży. Dziękuję, zamykam głosowanie. I proszę Państwa, zamykam w punkcie 6, ustęp 7, i przechodzimy do ustępu 8.
do projektu uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych polegających na prowadzeniu konsultacji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przed przemocą w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Wyszkowie i udzielenia na ten cel dotacji gminie Wyszków w roku 2022. I ponownie zapraszam do zabrania głosu przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pana Krzysztofa Wawrzyńczaka. Bardzo proszę. Tym razem przedstawiam projekt dotyczący powierzenia prowadzenia działań publicznych w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Wyszkowie. Te działania mają dotyczyć rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przed przemocą. Na początku chciałem powiedzieć, że przedmiotowa uchwała dotyczy działań, które prowadzone są już od wielu lat i jest propozycją kontynuacji tychże działań w roku 2022. I wypełnia one zadania gminy w tym obszarze, które nakazują prowadzenie działań związanych z dostępnością pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych, wychowawczych kompetencji w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie. Gmina Wyszków posiada taką instytucję, rzeczony Gminny Punkt Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Wyszkowie i w tejże instytucji mieszkańcy naszej gminy uzyskują oczekiwaną pomoc. I dlatego bardzo proszę Państwa Radnych o pozytywne potraktowanie tego projektu uchwały i oddanie głosu za. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panu Przewodniczącemu. Otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń. Ja tylko powiem, że to jest projekt uchwały, która jest przyjmowana cyklicznie przez radnych i na tę chwilę obowiązuje poprzednia uchwała. Jeżeli dzisiaj podejmiemy tą, będziemy kontynuować możliwość udzielania pomocy mieszkańcom naszej gminy przez jednostkę, która jest umiejscowiona, zlokalizowana w Wyszkowie. Ja tylko poinformuję jeszcze dodatkowo, że projekt uchwały był omawiany na połączonych komisjach Rady Gminy Brańszczyk w dniu 22 listopada 2021 roku i przy 12 obecnych radnych uzyskał pozytywną opinię 12 głosami przy braku głosów sprzeciwu i braku głosów wstrzymujących się. W takim razie, proszę Państwa, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych polegających na prowadzeniu konsultacji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przed przemocą w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Wyszkowie i udzielenia na ten cel dotacji gminie Wyszków w roku 2022. Kto jest przeciw i kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że 13 głosami za przy braku głosów sprzeciwu i braku głosów wstrzymujących się została przyjęta uchwała w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych polegających na prowadzeniu konsultacji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przed przemocą w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Wyszkowie i udzielenia na ten cel dotacji gminie Wyszków w roku 2022. Zamykam głosowanie. Dziękuję bardzo. Zamykam również w punkcie 6 ustęp 8 i proszę Państwa, przechodzimy do ustępu 9 w punkcie 6 do projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym, przewodniczącemu Rady Gminy i przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Brańszczyk. I o zreferowanie projektu uchwały zapraszam skarbnik gminy panią Katarzynę Kępistą. Bardzo proszę. Dzień dobry, Szanowni Państwo, Pani Przewodnicząca, Panie Wójcie, Szanowni Radni, Szanowni Sołtysi. W związku ze zmianą
artykułu 25 ustęp 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, między innymi zmianą widełek wysokości diet radnych, mamy możliwość dokonania zmian. W związku z tym przygotowano propozycję wysokości tych diet w następujący sposób. Ustala się miesięczną wysokość diet od funkcji pełnionej przez radnego, przewodniczącego Rady Gminy w wysokości 1900 zł, wiceprzewodniczących Rady Gminy w wysokości 1400 zł, przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy 1200 zł, radnego gminy w wysokości 1000 zł. Diety, o których mowa w ustępie pierwszym, są uzależnione oczywiście od udziału w pracach Rady Gminy, której zakres określają odrębne przepisy. Diety obejmują ponoszone przez radnych koszty związane z pracą w Radzie Gminy oraz wykonywaniem mandatu radnego i wypłacane są w stosunku miesięcznym. W przypadku pełnienia przez radnego kilku funkcji, radnemu przysługuje dieta przewidziana dla funkcji, dla której ustalono najwyższą dietę. Wysokość diety dla radnych, o których mowa w artykule pierwszym, ulega obniżeniu proporcjonalnie z uwzględnieniem wszystkich dni w miesiącu kalendarzowym za każdy dzień niewykonywania funkcji przewodniczącego Rady Gminy, wiceprzewodniczącego Rady Gminy, przewodniczącego komisji oraz radnego. Dieta za każdy miesiąc kalendarzowy jest wypłacana radnemu w terminie do 10 dnia następnego miesiąca przelewem na wskazane przez radnego konto bankowe. Podstawą do dokonania wypłaty diet są listy obecności z posiedzeń sesji i komisji. Radnym przysługuje zwrot kosztów z tytułu podróży służbowej poza obszar gminy Brańszczyk zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi podróży służbowych, zastosowaniem dla każdego rodzaju pojazdu stawki maksymalnej za 1 km przejechany według rozporządzenia właściwego ministra. Podstawę wypłaty stanowi zatwierdzona oczywiście delegacja służbowa. Ustala się również dietę dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Brańszczyk za udział w sesjach Rady Gminy oraz w spotkaniach zorganizowanych dla przewodniczących tych jednostek przez wójta gminy w wysokości 300 zł, czyli dla państwa sołtysów. Tak wygląda projekt uchwały. Na posiedzeniach komisji otrzymał pozytywną opinię. I proszę o pozytywne zagłosowanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń. Co ty mówisz? Nie. Nie widzę zgłoszeń. Radny Andrzej Skucki. Pani Przewodnicząca, Panie Wójcie, drodzy zebrani goście. Myślę, że wszystko, co by miało być do powiedzenia, zostało powiedziane na komisjach połączonych. Teraz tylko tak doszła do mnie pewna refleksja, że przy podnoszeniu diet radnym przewodniczącym komisji, przewodniczącej rady, troszkę skrzywdzeni zostali sołtysi i przewodniczący rady osiedla. Bo porównując procentowo, to ta podwyżka za trud i ciężką pracę jest zbyt mała. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś zgłoszenia? Nie, proszę, pan wójt, tak? To bardzo proszę, jeszcze gwoli. Dodane. Znaczy tu chciałbym może powiedzieć, bo z panią skarbnik to analizowaliśmy, także ta podwyżka w przypadku diety sołtysa wynosi 70%, to nie jest nisko. Biorąc pod uwagę inne gminy, też nie wygląda to krzywdząco.
Przepraszam, pomyłka, to jest 43%, tak. To jest pomyłka. Są jeszcze jakieś zgłoszenia? Nie widzę. W takim razie zamykam dyskusję. Proszę Państwa, ten projekt uchwały był omawiany na połączonych komisjach Rady Gminy Brańszczyk w dniu 22 listopada 2021 roku i przy składzie 12 obecnych radnych 9 głosów było za pozytywnym zaopiniowaniem, jeden był przeciw. Głos i wstrzymujący, dwa głosy przeciw i jeden wstrzymujący się. Dziękuję bardzo. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym, przewodniczącemu Rady Gminy i przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Brańszczyk? Kto jest za, kto jest przeciw i kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję bardzo. 10 głosami za, przy 3 głosach sprzeciwu i braku głosów wstrzymujących się została podjęta uchwała w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym, przewodniczącemu Rady Gminy i przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Brańszczyk. Dziękuję, zamykam głosowanie. Proszę Państwa, zamykam w punkcie 6 ustęp 9 i otwieram ustęp 10 w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Brańszczyk i ponownie proszę o zabranie głosu przez skarbnika gminy Brańszczyk panią Katarzynę Kępistą. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, po 3 latach rozporządzenie płacowe z 2018 roku, które obcięło uposażenia włodarzy o 20%, przechodzi do historii. Posłowie we wrześniu bieżącego roku dali zielone światło dla podwyżek w samorządzie. Najpierw w nowelizacji z 17 września 2021 roku ustawy o pracownikach samorządowych podniesiono z 12 525,94 groszy brutto do 20 041,50 groszy brutto, górny ustawowy pułap wynagrodzenia wraz z dodatkami, które nie może być wypłacane włodarzowi, które może być wypłacane włodarzowi. Kolejny krok zrobiła Rada Ministrów, która w nowym rozporządzeniu płacowym z dnia 25 października bieżącego roku podniosła uposażenie samorządowców o 60% i co ważne, ten wzrost ma nastąpić dla zatrudnionych na podstawie wyboru z wyrównaniem od 1 sierpnia 2021 roku. Rozporządzenie modyfikuje także zasady naliczania dodatku specjalnego dla wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty oraz marszałka województwa. Po zmianach wynosi 30% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Dotychczas było to od 20 do 40% wynagrodzenia zasadniczego, w większych miejscowości więcej. Największy wpływ na finanse samorządu będzie miał jednak nowo dodany punkt 4 w ustępie 2 artykułu 37 ustawy o pracownikach samorządowych, który wprowadza nowe pojęcie, jakim jest minimalne wynagrodzenie, które nie może być niższe niż 80%. I to jest taka nowela. Maksymalnego wynagrodzenia określonego dla poszczególnych stanowisk dla pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru. Jednocześnie ustawodawca wskazał, że to jest maksymalne wynagrodzenie na danym stanowisku. Jest to suma maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego oraz maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego, a w przypadku wójta, burmistrza czy prezydenta miasta oraz starosty i marszałka województwa także kwoty dodatku specjalnego. Rozwiązanie to jest powiązane ze zmianami w rozporządzeniu, które wskazuje maksymalne wynagrodzenie zasadnicze na poszczególnych stanowiskach. I tak po wejściu w życie nowych przepisów dla pracowników z wyboru nie jest ono ustalone za pomocą widełek, ale poprzez wskazanie jego maksymalnej kwoty.
W tym miejscu warto podkreślić, że o ile dotychczasowy maksymalny ustawowy pułap zarobków stanowił barierę nieograniczonego wzrostu pensji włodarza, o tyle obecne minimalne wynagrodzenie ma charakter gwarancyjny, gdyż zapewnia określoną kwotę uposażenia. Tę jednak w każdym przypadku trzeba wyliczyć, dlatego że zależy od wielkości poszczególnych miejscowości. Projekt wynagrodzenia dla wójta przedstawia się w sposób następujący. Ustala się od dnia 1 sierpnia wynagrodzenie miesięczne brutto dla wójta gminy Brańszczyk zasadnicze w wysokości 9430 zł, przy czym maksymalna wysokość to jest w przypadku miejscowości takiej jak w przypadku gminy jest to 10 250 zł. Dodatek funkcyjny w wysokości 2898 zł, maksymalna stawka to jest 3150 zł. Dodatek specjalny w wysokości 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego to jest 3698 zł i 40 groszy, maksymalna kwota to jest 4020 zł oraz dodatek za wieloletnią pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wypłata wynagrodzenia następuje na zasadach, w terminie i w miejscu jak pozostałych pracowników Urzędu Gminy. W tym miejscu chciałam jeszcze podkreślić, że to wynagrodzenie, minimalne wynagrodzenie dla gminy Brańszczyk wynosi 15 576 zł. Maksymalne wynagrodzenie dla wójta wynosiłoby 19 470 zł. Po podsumowaniu wszystkich składników wynagrodzenie ustalone jest po środku, wynosi 17 912 zł i 40 groszy brutto. Chciałabym tutaj podkreślić, uzasadniając jakby ustanowienie tego wynagrodzenia pośrodku, poszczególne gminy, sąsiednie gminy, większość ustala sobie stawki maksymalne, jakby Państwo prześledzili tutaj, jak to się kształtuje. Natomiast tutaj ustalone jest to pośrodku. I tu chciałabym zwrócić uwagę na fakt, że wójt dba przede wszystkim o infrastrukturę, a to jest podstawa rozwoju i poprawa jakości oraz poziomu życia mieszkańców, dlatego że inwestycje to przyszłość. Wójt stara się pozyskiwać środki tam, gdzie się tylko daje. Kolejna sprawa to jest oczyszczalnia ścieków Udrzynek. Tutaj jest to nie tylko dbałość o środowisko, ale i prestiż dla gminy, dlatego że jest to budowa innowacyjną technologią i pozwoli na skanalizowanie kolejnych miejscowości. Proszę wziąć pod uwagę również fakt, że wójt od czerwca ubiegłego roku nie ma zastępcy i pełni tą rolę włodarza samodzielnie. Poza tym z tego, jeżeli Państwo się mogą sami nawet wiedzieć, widzicie, że wójt stara się dbać o wszystkie miejscowości. Proszę o pozytywne zaopiniowanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Radny Paweł Szydlik. Witam Państwa serdecznie, bardzo dziękuję za udzielenie głosu. Tutaj chciałbym jeszcze uzupełnić, bo wiadomo, jakiekolwiek podwyżki dla kogokolwiek, zawsze to jest taka troszeczkę walka z własnym sumieniem, tak? Mamy pieniądze, to nie są nasze pieniądze, to są pieniądze mieszkańców. No i czy jakaś podwyżka jest zasadna, czy niezasadna? No tutaj wyraźnie mamy napisane w Dzienniku Ustaw z 2021 roku, pozycja 1834, że wynagrodzenie to jest 80% najwyższego maksymalnego. Ustawa w ogóle jest bardzo ciekawa, także jeżeli coś chcielibyśmy zmieniać tutaj w uposażeniu wójtów, to myślę, że trzeba by było wnieść jakieś poprawki do tej ustawy, gdzie na przykład w artykule 7 czytamy, że
Wynagrodzenie otrzymuje małżonka prezydenta bądź inna osoba wskazana przez prezydenta, jeśli nie posiada małżonki. Także jest bardzo dużo kuriozalnych takich zapisów. Natomiast jak spojrzymy na fakty, no to jest 12,5 miliona pozyskanych środków zewnętrznych przy budżecie gminy stanowiącym około ponad 3 miliony złotych. Pierwsze z brzega, dofinansowanie piecy 2 miliony złotych, droga Zastróże Trzcianka 800 tysięcy złotych, umorzenie pożyczki, o ile dojdzie oczywiście, w rynku 2,5 miliona złotych, czy 7,5 miliona prawie złotych z zupełnie innych źródeł. Są to bardzo duże kwoty. Ja tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie widzę zgłoszeń, czy... Nie widzę zgłoszeń. W takim razie zamykam dyskusję. Dodam tylko, że projekt uchwały był przedmiotem dyskusji na połączonych komisjach Rady Gminy Brańszczyk w dniu 22 listopada 2021 roku. Projekt został zaopiniowany pozytywnie. W głosowaniu brało udział 12 radnych, 9 głosami za, przy 2 głosach sprzeciwu i 1 wstrzymującym się. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. Proszę Państwa, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Brańszczyk? Kto z Państwa radnych jest przeciw? I kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że 11 głosami za, przy braku głosu, przy 2 głosach sprzeciwu i braku głosów wstrzymujących się, została przyjęta uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Brańszczyk. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zamykam w punkcie 6 ustęp 10 i przechodzimy do ustępu 11 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2022 rok i ponownie zapraszam do zabrania głosu panią Katarzynę Kępistą, skarbnika gminy Brańszczyk. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, średnią cenę skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 przyjmowaną jako podstawę obliczania podatku rolnego w obszarze gminy Brańszczyk obniża się z kwoty 61,48 zł do kwoty 38 zł. Otrzymaliśmy z Mazowieckiej Izby Rolniczej oddział w Ostrołęce pozytywną opinię w sprawie powyższego projektu. Chciałabym tutaj jeszcze zwrócić Państwu uwagę na fakt, że gmina Brańszczyk ma najniższą stawkę ze wszystkich tutaj gmin w powiecie. W ubiegłym roku ta stawka wynosiła maksymalna, wynosiła 54 zł i była obniżona do kwoty 35 zł. W tym roku w związku z tym, że ona wzrosła do 61 zł i 48 groszy, obniża się ją do 38 zł. Bardzo proszę o pozytywne zagłosowanie. Dziękuję. Dziękuję. Ja otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń. Dodam tylko, że projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2022 rok
był również przedmiotem obrad na połączonych komisjach Rady Gminy Brańszczyk w dniu 22 listopada 2021 roku. No i też wypracowaliśmy tutaj przedłożony projekt uchwały i proszę Państwa, projekt został pozytywnie zaopiniowany 11 głosami za, przy jednym głosie sprzeciwu i braku głosów wstrzymujących się przy 12 osobach biorących udział w głosowaniu. W takim razie proszę Państwa, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2022 rok? Kto jest przeciw i kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że 13 głosami za przy braku głosów sprzeciwu i braku głosów wstrzymujących się została podjęta uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2022 rok. Dziękuję. Zamykam głosowanie. Zamykam również w punkcie 6 ustęp 11. I proszę Państwa, nim przejdziemy do pozostałych trzech projektów uchwały, ogłaszam 10-minutową przerwę. Bardzo proszę.
Zapraszam już do zajmowania miejsc. Zaczynamy. Proszę Państwa, wracamy po przerwie. Skończyliśmy, proszę Państwa, w punkcie 6 dotyczącym projektów uchwał i skończyliśmy na podjęciu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2022 rok. W takim razie, proszę Państwa, otwieram w punkcie 6 ustęp 12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok i o zabranie głosu bardzo proszę skarbnika gminy Brańszczyk, panią Katarzynę Kępistą. Zapraszam. Szanowni Państwo, proponowane stawki podatku od nieruchomości na rok 2022 przedstawiają się następująco. Zaczniemy od gruntów. Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków ustala się w kwocie 90 groszy od metra kwadratowego powierzchni. Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 5 zł i 17 groszy od 1 hektara powierzchni. Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 25 groszy od metra kwadratowego powierzchni. Niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym, obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 3 zł i 40 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni. Natomiast od budynków lub ich części. Większość gmin okolicznych podejmowało już uchwały podwyższające podatki od nieruchomości i podnoszony jest podatek o inflację bądź maksymalnie do 10%. My również podnosimy podatki o inflację z wyjątkiem podatku od budynków mieszkalnych. W ubiegłym roku było 72 grosze, od 2022 roku propozycja jest na 72 grosze. To stanowi 2,8% wzrostu. Kolejne podatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 21 zł i 70 groszy. Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 12 zł i 4 grosze od metra kwadratowego powierzchni użytkowej, związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 5 zł i 16 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Pozostałych zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 8 zł i 68 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Natomiast niezajętych na prowadzenie działalności, o której mowa w punkcie 5 litera A, budynków gospodarczych niezwiązanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego 4 zł i 77 groszy od 1 metra powierzchni użytkowej, innych 8 zł i 18 groszy od 1 metra powierzchni użytkowej. Od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie artykułu 4 ustęp 1 punkt 3 i ustęp od 3 do 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. I to wszystkie zmiany podatkowe, które zostały dokonane. Projekt tej ustawy był przedstawiany na połączonych komisjach i uzyskał pozytywną opinię. W związku z tym bardzo proszę o pozytywne głosowanie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń. Zamykam dyskusję. Dodatkowo jeszcze, mimo że pani skarbnik o tym wspomniała, poinformuję, że faktycznie projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok był przedmiotem obrad połączonych Komisji Rady Gminy Brańszczyk w dniu 22 listopada 2021 roku i przy głosujących 12 radnych projekt został pozytywnie zaopiniowany 10 głosami za, przy jednym głosie sprzeciwu i jednym głosie wstrzymującym się. Proszę państwa, przechodzimy w takim razie do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok? Kto jest przeciw i kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że 13 głosami za, przy braku głosów sprzeciwu i braku głosów wstrzymujących się została podjęta uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok. Dziękuję. Zamykam głosowanie. Zamykam również w punkcie 6 ustęp 12 i przechodzimy, otwieram ustęp 13 w sprawie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale numer 31.196.2021 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2021-2032. I ponownie zapraszam o zabranie głosu skarbnika Gminy Brańszczyk, panią Katarzynę Kępistą. Szanowni państwo, zmiany, które zostały dokonane w wieloletniej prognozie finansowej, wynikają ze zmian, które zostały dokonane w uchwale budżetowej na 2021 rok. I teraz zgodnie ze zmianami w budżecie kwota dochodów została zwiększona o 1 955 067 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 055 067 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 900 000 zł. Co jest zgodne ze stanem budżetu gminy. Z czego wynikają te kwoty, przedstawię państwu w budżecie, szczegółowo omówię. Kwota wydatków została zwiększona o 236 374 zł i 93 grosze, z czego wydatki bieżące wzrosły o 698 948 zł i 16 groszy, a wydatki majątkowe zmalały o 462 573 zł i 23 grosze. Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i zmienił się z 11 milionów na 9 110 210 zł i 39 groszy. W wieloletniej prognozie finansowej dokonano również zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 31 165 zł i 93 grosze. Jest to nadwyżka niewykorzystanych środków wpływów za napoje alkoholowe. Rozchody budżetu wzrosły o kwotę 1 749 zł i 858 groszy. Natomiast planowana kwota spłaty kredytów i pożyczek nie zmieniła się. Te 1 749 zł i 858 zł to są tak zwane środki, które będą na lokacie. One wpłyną nam w grudniu bieżącego roku i nie zdążymy ich wydatkować. To wszystkie zmiany, które zostały dokonane w wieloletniej prognozie finansowej. Chciałabym tylko jeszcze zwrócić uwagę na fakt, że dodano w porównaniu do tego, co było procedowane na komisjach, nowe zadanie w związku z przetargiem, który został ponownie uruchomiony, o czym wspominał pan wójt, droga Ojcowizna i Turzyn. Wykonanie tego zadania będzie na przełomie 2021 i 2022 roku. Mieliśmy w planie na 2021 rok tylko w budżecie ten wydatek. W związku z tym do wieloletniej prognozy finansowej wprowadziłam to zadanie z zabezpieczeniem zobowiązania finansowego gminy w wysokości na 2022 rok 500 000 zł. Jest to tak troszeczkę z górką, ale nie wiemy, jak będzie wyglądał przetarg. To wszystkie zmiany, które zostały dokonane. Dziękuję.
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Ja bym chciał odnośnie tej drogi właśnie powiedzieć, ponieważ wiem, że tam jest duże zainteresowanie mieszkańców. Chodzi o to, że kosztorys na wykonanie tej inwestycji było na kwotę około 600 tysięcy złotych, natomiast po przetargu wyszła kwota 1,5 miliona złotych, czyli musielibyśmy dołożyć no bardzo dużo, tak, ponad dwa razy tyle. I zdecydowaliśmy, że niestety, ale nie możemy, musielibyśmy wtedy dołożyć dofinansowanie, tam wykonało się około 400 tysięcy złotych, czyli musielibyśmy dołożyć 1 200 000 złotych, więc no, to było bardzo dużo. I okazało się, że można to inwestycję realizować w przyszłym roku. W związku z tym mogliśmy ogłosić jeszcze jeden przetarg. Jeżeli uda się go rozstrzygnąć do 15 grudnia, to wtedy jest szansa, że może będzie taniej i wtedy w przyszłym roku się to zrobi. Chcieliśmy jakoś tutaj, także jest jeszcze szansa, że tą drogę zrobimy. No nie w tym roku, ale z dofinansowaniem w przyszłym. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania do projektu uchwały? Nie widzę zgłoszeń. Zamykam w takim razie dyskusję. Projekt uchwały był opiniowany na połączonych komisjach Rady Gminy Brańszczyk w dniu 22 listopada 2021 roku i otrzymał pozytywną opinię 12 głosami za, przy braku głosu sprzeciwu i braku głosów wstrzymujących się. Proszę Państwa, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w uchwale nr 31.196.2021 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2021-2032. Kto jest przeciw i kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że 13 głosami za, przy braku głosów sprzeciwu i braku głosów wstrzymujących się została podjęta uchwała w sprawie zmiany w uchwale nr 31.196.2021 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2021-2032. Zamykam głosowanie. Zamykam również ustęp 13 w punkcie 6 i otwieram ostatni ustęp. To jest ustęp 14 w punkcie 6 dotyczący projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na rok 2021. Numer uchwały 31.197.2021 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 14 stycznia 2021 roku. I proszę o wprowadzenie skarbnika Gminy Brańszczyk, panią Katarzynę Kępistą. Dziękuję. Szanowni Państwo, zmiany, które zostały dokonane w dochodach, to w dziale 750 Administracja Publiczna, w rozdziale Urzędów Wojewódzkich zwiększono plan o kwotę 2921 zł. Wynika to z dodatkowych decyzji, które gmina otrzymała z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i te decyzje są przeznaczone na dodatkowe zadania zlecone dotyczące ewidencji ludności oraz dowodów osobistych. Natomiast w dziale 758, tam gdzie mamy różne rozliczenia, w rozdziale 75802, tam gdzie mamy środki na uzupełnienie dochodów gmin, otrzymaliśmy pismo o przyznaniu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dowolny cel w wysokości 849 858 zł oraz decyzję o przyznanie dodatkowej subwencji ogólnej na kanalizację gminy Brańszczyk w wysokości 900 000 zł. Te środki wpłyną nam w grudniu bieżącego roku i zostaną wydatkowane w roku następnym, dlatego zostały w wieloletniej prognozie finansowej wprowadzone na rozchody, czyli na lokaty, a w przyszłym roku będziemy je mieli po przychodach i na wydatkach. W rozdziale 75, natomiast 816, wpływy do rozliczenia, zwiększa się plan o kwotę 186 tysięcy złotych. Jest to na pewno, jak Państwo to słychać w mediach, laboratoria przyszłości. Jest to inicjatywa edukacyjna
realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości w tzw. kierunków STEAM – nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka. W roku 2022 otrzymamy drugą część. W dziale 855 rodzina zwiększa się dochody o 74 zł. Jest to decyzja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego związana z realizacją Karty Dużej Rodziny. Natomiast zmiany w wydatkach obejmują rozdział 60.016 drogi publiczne i gminne, paragraf 606, zwiększa się plan o kwotę 10 tysięcy złotych i ten wydatek jest ten przeznaczony na zakup gruntu na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej numer 44.0104W ulica Naki w miejscowości Brańszczyk. Zmniejsza się plan o kwotę 430 755 zł i 66 groszy zadania przebudowa drogi w miejscowościach Ojcowizna i Turzyn i przeniesienie ich do pozostałych działów na zabezpieczenie zadań bieżących gmin, między innymi wynagrodzenia w szkołach oraz oświetlenie w gminie Brańszczyk. Natomiast zmianę, która została dokonana pomiędzy tym, co było procedowane na posiedzonych komisjach, która została wprowadzona w bieżącej tutaj uchwale, dotyczy zwiększenia planu o kwotę 25 tysięcy złotych. I ta kwota jest przeznaczona na umowy zlecenia związane z odśnieżaniem dróg gminnych. W związku z tym, że tu zwiększono plan, to zmniejszono plan o 10 tysięcy złotych w paragrafie remontowych dróg i przeniesiono do tego paragrafu oraz zmniejszono plan o kwotę 15 tysięcy złotych i przeniesiono do tego paragrafu. W dziale turystyka przepraszam na chwilę. Dział turystyka, rozdział 63.003, zadania w zakresie rozpowszechniania turystyki. Zwiększa się plan o kwotę 20 tysięcy złotych na realizację zadania przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla nowej siedziby Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Brańszczyku oraz zmniejszenie planu o kwotę 15 983,50 zł zadania budowa kładki na rzece Bóg do Kamieńczyka i przeniesienie do innych działów na zabezpieczenie zadań bieżących. W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70.005 gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf usługowy, zwiększa się plan o kwotę 2000 zł na zabezpieczenie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem gminnych budynków komunalnych. Zwiększa się plan o kwotę 22 tysiące zł na zabezpieczenie wydatków na remont remizy w Przyjmach. Jest to zmiana w ramach Funduszu Sołeckiego oraz zmniejszenie planu o kwotę 20 tysięcy złotych, prace przygotowawcze w związku z zakupem budynku gminnej spółdzielni i przesunięcie do pozostałych paragrafów na zabezpieczenie zadań bieżących gminy. W dziale informatyka, rozdział 72.095, pozostała działalność, zwiększa się plan w paragrafie 43.00 o kwotę 10 tysięcy złotych oraz zmniejsza się paragraf 42.10 o kwotę 20 tysięcy złotych na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem infrastruktury informatycznej, między innymi opłacenie oprogramowania Urzędu Stanu Cywilnego. W dziale 750 administracja publiczna, urzędy wojewódzkie, tak jak po stronach dochodów, tak i po stronie wydatków, zwiększa się plan o kwotę 2921 zł na ten sam cel. W rozdziale 75056 spis powszechny
Tam następuje zmiana pomiędzy paragrafami w związku z wypłatą nagrody za spis powszechny ludności dla pracowników Urzędu Gminy. W rozdziale 75.023 Urzędy Gmin zwiększa się plan ogólnie o kwotę 5528,24 zł. Między innymi w związku ze zwiększeniem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na wypłatę dla emerytowanych pracowników. Oraz paragraf 46.10 zwiększa się o kwotę 1200 zł, natomiast paragraf 47.00 zmniejsza się o 1200 zł. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75.412 Ochotnicze Straże Pożarne, zmniejsza się plan o kwotę 25 834,07 zł z zadania Administracja Budynku Remizy OSP w Trzciance i przeniesienie do innych działów na zabezpieczenie zadań bieżących. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80.101 Szkoły podstawowe, zwiększa się plan wydatków o kwotę 471 012 zł. Zmiany pomiędzy paragrafami są dokonywane na wniosek dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Brańszczyku na zwiększenie paragrafu na zakup materiałów i paragrafu usługowego oraz zmiany dyrektora placówek oświatowych w Porębie na zakup szafek metalowych do szatni na korytarz. Zwiększenie paragrafów wynagrodzeniowych w Zespole Placówek Oświatowych w Porębie, w Zespole Placówek Oświatowych w Brańszczyku, w Szkole w Turzynie, Nowej Wsi, w Trzciance, w Nowych Budach, w Knurowcu na zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń nauczycielom oraz pracownikom obsługi. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 186 tysięcy w związku z laboratoriami przyszłości oraz zmiany w paragrafie 44.40. Jest to ponowne przeliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przypadającego na rok 2021. W rozdziale 80.303 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się rozdział o kwotę 1315 zł na paragrafach wynagrodzeniowych w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi. Zmiany pomiędzy paragrafami na wniosek dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Brańszczyku i dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Porębie. Zmiany w paragrafie 44.40 jest to przeliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2021 rok. W przedszkolach również się zwiększa o kwotę 74.380 na paragrafach wynagrodzeniowych na zabezpieczenie płac dla nauczycieli i obsługi szkoły oraz zwiększa się paragraf 42.20 na pokrycie kosztów związanych z wyżywieniem dzieci z przedszkola, a zmiany w paragrafie 44.40 związane są z przeliczeniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W dziale 80.148, tam gdzie mamy stołówki szkolne, zmniejsza się plan o kwotę 20 tysięcy zł na wniosek dyrektora w Porębie. W rozdziale 80.150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zmiana pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału oraz zwiększenie paragrafu 4440 w celu przeliczenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przypadającego na 2021 rok. W rozdziale 80.153, tam gdzie mamy zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, następują zmiany pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału na zabezpieczenie zadań bieżących. W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85.154, pozostałe przeciwdziałanie alkoholizmowi, paragraf usługowy zwiększa się o kwotę 31 165,93 zł. Są to niewykorzystane dochody pochodzące z wpływów z opłat za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych na 2020 rok. W dziale 852 i w dziale 855 rodzina dokonuje się zmian związanych z decyzjami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami na zabezpieczenie wydatków bieżących oraz na przewidywany zakup wyposażenia GOPS w meble w paragrafie materiałów. W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, tam gdzie mamy gospodarkę ściekową i ochronę wód, tutaj następuje przesunięcie pomiędzy dwoma zadaniami, czyli pomiędzy projektem kanalizacji sanitarnej dla wsi Nowe Budy, Stare Budy i Tuchlin, a rozbudową sieci kanalizacyjnych. W dziale 90.002 gospodarka odpadami komunalnymi, tutaj jest zmiana w paragrafie Funduszu Świadczeń Socjalnych
Jest to związane z ponownym przeliczeniem. W rozdziale 90.015, tam gdzie mamy oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się plan o kwotę 40 tysięcy złotych, z czego 20 tysięcy na zabezpieczenie zadań bieżących związane z opłaceniem rachunków za energię, a drugie 20 tysięcy w związku z przeznaczeniem na wymianę oświetlenia ulicznego i oświetlenia świątecznego w gminie Brańszczyk. Rozdział 90.017 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej, tu następuje zmiana pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na usługi remontowe i inne zadania bieżące. W dziale 921, tam gdzie mamy kulturę i ochronę środowiska, przepraszam, dziedzictwa narodowego, dział 92.109 zwiększa się dotacje dla Domu Kultury w związku z organizacją Dnia Niepodległości. Natomiast pozostałe zmiany, które zostały dokonane w tym dziale, pomiędzy paragrafami dotyczą zabezpieczenia środków na zakupy bieżące i remontowe w świetlicach, budynkach komunalnych oraz zmianą w ramach Funduszu Sołeckiego w miejscowości Białe Błoto Stara Wieś, czyli zakup stołów, krzeseł, ławek, namiotu dla mieszkańców na cele rekreacyjne oraz zakup kosiarki spalinowej i podkaszarki do utrzymania terenu wokół remizy OSP. Dziale natomiast 926, tam gdzie mamy kulturę fizyczną, w rozdziale 92.695 pozostała działalność. Tutaj następuje również zmiana pomiędzy paragrafami, która dotyczy zabezpieczenia środków na zakupy bieżące i remontowe oraz zmiana w ramach Funduszu Sołeckiego w miejscowości Białe Błoto Stara Wieś. Środki, które były poprzednio w dziale 926, przechodzą do działu 921. To wszystkie zmiany, które zostały dokonane w budżecie. Dziękuję. Dziękuję również pani skarbnik. Otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń. Dodam tylko, że projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Brańszczyk, które miało miejsce w dniu 22 listopada 2021 roku. I projekt w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 został zaopiniowany pozytywnie 12 głosami za, przy braku głosów sprzeciwu i braku głosów wstrzymujących się. Zamykam dyskusję. Proszę państwa, przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 numer 31.197.2021 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 14 stycznia 2001 roku. Kto jest przeciw i kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że 13 głosami za, przy braku głosów sprzeciwu i braku głosów wstrzymujących się została podjęta uchwała w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 numer uchwały 31.197.2021 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 14 stycznia 2021 roku. Proszę państwa, zamykam głosowanie. I proszę państwa, zamykam również punkt 6. I otwieram punkt 7. Proszę państwa, punkt 7 dotyczy informacji o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych wójtowi gminy Brańszczyk. W takim razie zapraszam pana wójta do zabrania głosu. Pani przewodnicząca, szanowni radni, a więc zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym wójt ma obowiązek przedstawienia takiej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników zajmujących stanowiska kierownicze. I tutaj właśnie przedstawienie tej analizy, więc te osoby, które były zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych, złożyły je związanego z rozpoczęciem pracy, złożyły je w terminie. I te oświadczenia majątkowe, no, analiza w Urzędzie Gminy nie wykazała jakichkolwiek uchybień. Oświadczenia złożone na prawidłowych drukach. Do oświadczeń składający załączyli zeznania podatkowe za rok 2020. I po jednym egzemplarzu z każdego oświadczenia przekazano do Urzędu Skarbowego w Wyszkowie, Warszawie, Pruszkowie i Ostrowi Mazowieckiej celem przeprowadzenia analizy danych zawartych w oświadczeniach. I następnie naczelnik Urzędu Skarbowego właściwego przysłał do urzędu wyniki tej analizy i tutaj naczelnik Urzędu Skarbowego wskazał następujące nieprawidłowości.
W jednym z oświadczeń nie podano, w związku z jakim zdarzeniem zaciągnięto zobowiązanie pieniężne i na jakich warunkach udzielony został kredyt. W kolejnym nie wykazano działki związanej z budynkiem, na którym się znajdował. Wykazano przychód zamiast dochód z należności ze stosunku pracy. W innym nie wykazano dochodu z tytułu innych źródeł. W kolejnym był brak przynależności majątkowej wykazanego mienia ruchomego do majątku odrębnego lub objętego małżeńską wspólnotą majątkową. Nie wskazano, czy zasoby pieniężne stanowią majątek odrębny, czy własność małżeńską, współwłasność małżeńską. W kolejnym nie uwzględniono dochodu ze sprzedaży nieruchomości i w kolejnym nie wykazano mienia ruchomego oraz jego udziału nabytego w drodze darowizny. Zgodnie z zaleceniami Naczelnika Urzędu Skarbowego osoby, u których zostały stwierdzone uchybienia, zostały poinformowane o zaistniałych błędach, aby nie były one powielane w kolejnych oświadczeniach majątkowych. Ponadto zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej wszystkie oświadczenia majątkowe zostały opublikowane i można zapoznać się z ich treścią na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Brańszczyk. Dziękuję za uwagę. Dziękuję. Zamykam punkt 7, proszę Państwa, i otwieram punkt 8. I w punkcie 8 mamy informacje o wynikach analizy oświadczeń majątkowych, które zostały złożone przewodniczącej Rady Gminy Brańszczyk. Proszę Państwa, zgodnie z artykułem 24h ustęp 1, ustęp 3 punkt 1 i ustęp 4 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, wszyscy radni gminy Brańszczyk zobowiązani są do złożenia oświadczeń majątkowych w terminie do 30 kwietnia według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. Radni złożyli oświadczenia majątkowe w ustawowym terminie. Zgodnie z artykułem 24h ust. 6 wyżej wymienionej ustawy przewodnicząca Rady dokonała w ustawowym terminie analizy oświadczeń majątkowych radnych gminy Brańszczyk. Informacje zawarte w oświadczeniach są jawne z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości. Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Brańszczyku. Zgodnie z artykułem 24h ust. 6 wyżej wymienionej ustawy dokonano analizy złożonych oświadczeń. Oświadczenia zostały sporządzone na prawidłowych drukach. Odnotowano jedynie niewielkie niedokładności występujące w kilku oświadczeniach radnych. Najczęściej występującą niedokładnością był brak wpisania miejsca położenia wykazanych nieruchomości. Osoby, u których stwierdzono niedociągnięcia w postaci niewypełnienia wszystkich rubryk, zostały o nich poinformowane. Po wykonaniu tych czynności przesłano po jednej kopii złożonych oświadczeń majątkowych do Urzędu Skarbowego w Wyszkowie celem przeprowadzenia analizy danych zawartych w oświadczeniach. Następnie Naczelnik Urzędu Skarbowego pismem z dnia 29 października 2021 roku przekazał wyniki analizy oświadczeń majątkowych. W złożonych oświadczeniach radnych złożonych w terminie do 30 kwietnia 2021 roku za rok 2020 Naczelnik Urzędu Skarbowego wskazał następujące nieprawidłowości. Nie wskazano przynależności mienia ruchomego do majątku odrębnego, nie uwzględniono dochodu z tytułu funkcji radnego, nie wskazano wysokości udzielonego zobowiązania pieniężnego, nie wykazano dochodu z tytułu innych źródeł, nie dołączono załączników do zeznania podatkowego, nie określono przynależności zasobów pieniężnych do majątku odrębnego czy małżeńskiej wspólności majątkowej. Wskazano dochody niezgodne z informacjami zawartymi w PIT 11 z 2020 roku lub zeznaniem rocznym. Nie podano dokładnych adresów wymienionych nieruchomości. Nie określono marki pojazdu oraz przynależności mienia ruchomego do majątku odrębnego czy małżeńskiej wspólności majątkowej. Wskazano przychód zamiast dochodu
z tytułu należności stosunku pracy. Nie określono przynależności poszczególnych składników majątkowych do majątku odrębnego czy małżeńskiej wspólności majątkowej. Nie wykazano przychodu i dochodu z gospodarstwa rolnego. Nie wskazano dochodu z tytułu prowadzonego gospodarstwa rolnego. Zgodnie z zaleceniami Naczelnika Urzędu Skarbowego wszyscy radni w oświadczeniach, których zostały stwierdzone uchybienia, zostali poinformowani o zaistniałych błędach. Dziękuję. Proszę Państwa, zamykam punkt 8 i otwieram punkt 9, sprawy różne. I zgodnie z prośbą udzielam głosu sołtysowi sołectwa Białe Błoto Kobyla, panu Waldemarowi Pakieła. Bardzo proszę. Dziękuję pani przewodnicząca za udzielenie głosu. Chciałem w imieniu wszystkich sołtysów Nowej Wsi, Starej Wsi, Kobyle i Kurzy zaprosić pana wójta na zebranie wiejskie w dogodnym dla pana wójta terminie i czasie, o którym mam nadzieję, że pan wójt nas poinformuje, abyśmy mogli powiadomić mieszkańców. Sprawy różne takie, no od czasu wyboru minęło dosyć dużo czasu i chcieliśmy tam porozmawiać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ze strony państwa radnych są jakieś pytania? A ze strony państwa bardzo proszę, to może podejdzie pan do... Bardzo proszę do mikrofonu, pani sołtysie, zapraszam. Jest wolne krzesełko, jest przygotowany. Ja mam pytanie do pani skarbnik, bo tu słyszałem, że dla Białego Błota będzie zakupiona kosiarka pod kaszarka. My żeśmy z funduszu sołeckiego chcieli zakupić lata temu i to było skreślone, że nie możemy takiej inwestycji zrobić. Jak to jest w ogóle? Chciałem się dowiedzieć, no bo my żeśmy nie mogli zakupić. Tutaj dowiaduje się teraz, że będzie zakupiona kosiarka i pod kaszarkę. Dziękuję. Zakupy, które są dokonywane w ramach Funduszu Sołeckiego, mają służyć mieszkańcom. Jeżeli jest odpowiednio uzasadniony wniosek i z niego wynika, że będzie to, nie wiem, koszenie trawy na działce, która jest własnością gminy, to jak najbardziej takie wydatki mogą być w ramach Funduszu Sołeckiego. Ważne jest, aby służyły mieszkańcom. Tak, sekundę wiem, widziałam jeszcze pani Joanna Rogalska. Bardzo proszę, sołtys Białe Błoto, Stara Wieś. Bardzo proszę, widziałam także. Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie do pana Pietrzaka. Kiedy będą rozliczane piece? Ponieważ te osoby, które skorzystały z odpisu podatkowego w 2019 roku, z ulgi na wymianę pieców, mogą tylko skorzystać do końca tego roku, bo to wchodzi przez okres trzyletni. Także czy to jeszcze uda się w tym roku rozliczyć i no, żebyśmy mogli te faktury uzyskać z rokiem 2021? Dziękuję. Chcemy to w tym roku do państwa wysłać, tak jak mówiłem, wyślemy korespondencję z tymi umowami, które u nas są wraz z fakturkami. No trochę walczymy z wykonawcą, jeżeli chodzi o dokumenty niezbędne do jakby no już wyjścia na jakieś kwoty, tak? Myślę, że te kwoty się nie zmienią, do tego dążymy, tylko no trochę tu nas wykonawca w tym wszystkim opóźnia. Chcemy w tym roku do was to wysłać, żeby tego na pewno nie przeciągnąć na następny rok. Właśnie, bo jak nie będą wysłane w tym roku, to już na drugi rok nie będziemy mogli z następnym rokiem odliczyć, bo to tylko jest ten okres trzyletni, a to też są jakieś pieniądze dla nas, no też są wiadomo do wykorzystania. Dziękuję. Bierzemy to pod uwagę i postaram się no jak najszybciej, tak? No to już wykonawca na dniach nam zapowiada zakończenie tego projektu. Zostało mu dosłownie kilka instalacji. Miał do końca tygodnia już ruszyć z tymi ostatnimi instalacjami. Dziś dzwonił, że wczoraj rozmawialiśmy, że no na początku przyszłego tygodnia, tak? Też ma tam problemy z obecną sytuacją, z COVID-em. Jakieś kilka osób ma na kwarantannie, kilka w ogóle jest chorych i no i
No i tyle możemy, ile mówię, nam pozwala tutaj prawo i zapisy umowne, tak? Przedłużyliśmy termin wykonawcy do bodajże 12 grudnia na wykonanie tego zadania z prośbą, taką się do nas zwrócił. Miał problemy z piecami kilkoma, tak? I z pompą ciepła. Już to ma zamówione piece, wiem, że są już u poszczególnych gospodarzy. Pompa ciepła też, nie wiem, bodajże dziś miała dojechać do tych osób, które były na nią zapisane. A więc już zostało nam dosłownie H4 albo 5 instalacji i kończymy ten projekt. Spokojnie, myślę, że w tym roku się wyrobimy z tymi fakturami tak samo. Dziękuję. To bardzo proszę o zabranie głosu przez panią skarbnik, bo zgłaszała się. Bardzo proszę, a potem widziałam, że pani Barbara ma, ale to najpierw pani skarbnik, bo może ma coś istotnego do dodania w kwestiach finansowych. Bardzo proszę. Tak, szanowni państwo, wracając do tego projektu, w związku z tym, że projekt musi być rozliczony do końca roku, faktury będą wystawione w roku 2021. Dziękuję. Krótka informacja treściwa, wydaje mi się, że wystarczająca i niebudząca wątpliwości. Zapraszam panią Barbarę Makowską, sołtysa sołectwa Łódrzyn. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo za udzielenie głosu. W imieniu własnym i mieszkańców mojego sołectwa pragnę gorąco podziękować panu wójtowi, szanownym radnym, pracownikom działu inwestycji za termomodernizację naszego budynku, remis oświetlicy. Pani skarbnik oczywiście również dziękuję za pewne przesunięcia, bo jak niestety Funduszu Sołeckiego, który tam gromadziliśmy przez kilka lat, nie wystarczyło, bo no, poszły ceny w górę, w związku z tym wartość tej termomodernizacji była przewyższała te planowane kwoty. Dlatego dziękuję wszystkim za jakiś tam wkład, za radnym, za przegłosowanie. Cieszymy się bardzo z tego budynku, wygląda pięknie. No teraz tylko prosimy pana wójta i w ogóle ludzi odpowiedzialnych, żeby w następnych latach doszło do skutku to ogrzewanie, tak jak było na zebraniu wiejskim. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Druga sprawa, którą chciałabym zgłosić, to jest, tutaj chciałabym pewnie do pana kierownika Zioły się zwrócić z zapytaniem, czy do pana wójta może bardziej. Czy jest pogotowie tak zwany wodociągów w naszej gminie, czy działa takie coś, taki twór w czasach weekendu? Chodzi mi o sobotę, niedzielę. Czy jest osoba odpowiedzialna za wszelkiego rodzaju awarie, które wystąpią w niedzielę na przykład, w południe, że leje się woda? To chciałabym konkretną odpowiedź na ten temat. Następna sprawa, to chyba do pana Czarka. Jeszcze raz się zwracam z ukłonem. Ja już zgłaszałam do pana Pawła, do pana Czarka. Na drodze powiatowej przez Łódrzyn jest uszkodzony przepust w okolicach domu numer 115. Z tego co wiem, pan Paweł dzwonił do powiatu, ale bez skutku. To już jest z półtora miesiąca. Tam tylko czekać, nie daj Boże, odpukać, żeby przyjechał jakiś ciężki samochód. Może się i prawą stroną jechać, bo to jest po prawej stronie, jadąc w kierunku Broku, że ten przepust mógłby się po prostu uszkodzić i ta jezdnia mogłaby się zapaść. Także ja jeszcze raz ponawiam, bo tam nawet, no już nie mówię, że ta usterka musi być usunięta natychmiast, ale chodzi o jakieś takie zabezpieczenie, żeby do żadnego nieszczęścia nie doszło. I jeszcze taka króciutka sprawa też do pana Zioły. Przepraszam, że akurat tak naprzeciwko siedzimy i takie pewne rzeczy mi się przypominają. Jakiś czas temu było sprzątanie mojego sołectwa na odcinku od centrum w kierunku Łódrzynka. Powstał taki troszeczkę nieporozumienie powstało wśród mieszkańców, bo do mnie zgłaszają się, no jak to, to pół Łódrzyna jest sprzątnięte, a pół nie. No, na szczęście, że akurat w tej części, w której ja mieszkam, nie było sprzątania. No to ja mam jakieś tłumaczenie, że do sołtysa nie posprzątali, bo sołtys sam sprząta naprzeciwko swojej posesji. Jeszcze innym osobom mówi, żeby sprzątali. Ale są takie posesje, które są niezamieszkałe albo rzadko przyjeżdżają.
no i nie sprzątają. No a to jakoś, mam na myśli, tutaj kolega Sławek wie, naprzeciwko działek, co leśnictwo ma te działki, no tutaj jest obskurnie, tam chodzi o, to jest odcinek taki no, ze 300 metrów, że trzeba by było krawężnik oczyścić i pobocze chodnika. Także ja chylę czoła, jakby to było jeszcze, bardzo proszę, żeby, no bo robię co mogę, żeby ludzi niektórych zmobilizować, żeby sprzątali, ale już wśród mieszkańców się rodzi jakiś taki niesmak, że w jednej części to pracownicy Pukiru posprzątali, w drugim nie. No dziękuję bardzo, to tylko tyle. Dziękuję. Proszę Państwa, w związku z taką ilością pytań, może tak jak mi się ukazało na ekranie, to może najpierw kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej, pan Waldemar Zioła. Dzień dobry Państwu. No, odpowiadając na pierwsze pytanie, jeśli chodzi o sprawy awarii w dniach, powiedzmy, świątecznych, weekendy, święta, są pracownicy wyznaczeni, którzy po prostu, konserwatorzy, którzy się tymi sprawami zajmują, no ale musi dotrzeć do nas zgłoszenie, tak? Ja cały czas telefon, jestem dostępny pod telefonem, znaczy cały czas, no wiadomo, że każdy człowiek może tam na chwilę mieć jakąś tam przerwę, tak? No bo się znajduje w takiej czy w innej sytuacji, ale są pracownicy, którzy są odpowiedzialni, telefony są podane na stronach internetowych, no i trzeba po prostu powiadamiać i wtedy będą interwencje podejmowane, a dyżury jako takie płatne, że ktoś siedzi i w soboty i w niedzielę przy telefonie i czeka, no to czegoś takiego nie ma po prostu, no zakładu nie stać na to i myślę, że tutaj no kwestia ogólnie, tak, funkcjonowania gminy, tak, tak jest w większości, myślę, zakładów, tak. A jeśli... Przepraszam, wchodzę w słowo odnośnie tak. tego tematu. Konserwator nie odbierał telefonu, woda się lała i lała się do poniedziałku. Kto za to wodę zapłaci? My, mieszkańcy, na nas to będzie rozliczone, tak? No tak, ale... No tak, ale na przykład do mnie nie dotarł jakiś sygnał w żaden sposób, tak? Ani nie było telefonu, ani SMS-a. Jeżeli... To znaczy, wie pani, no w danej sytuacji, no ja nie mogę w tej chwili dokładnie powiedzieć, jaka była przyczyna, że akurat konserwator nie odbierał, tak? No to jeżeli jeden nie odbiera, jest drugi konserwator, jest dwóch konserwatorów sieci wodociągowej, jest trzech konserwatorów sieci kanalizacyjnej, tak? Jeżeli, wie pani, jeden nie odbiera, no to trzeba próbować do drugiego i do mnie, tak? Zresztą nieraz już były sytuacje, że w sobotę, w niedzielę do mnie dzwoniono, czy w nocy, i zawsze no, starałem się po prostu, żeby ten temat jak najszybciej załatwić. No. Akurat to zgłoszenie było Działkowicza, no i najłatwiej jest Działkowiczom do Sopisa, no, bo oni wyjeżdżają w niedzielę po południu do Warszawy, więc sprawdzają swoje instalacje i coś tam mieka, no to będą do Sopisa. Sopis ma nie znaczy, znaczy To znaczy jeszcze no kwestia jest taka, tutaj ustalmy pewne rzeczy, bo po prostu zakład odpowiada za sieć wodociągową, tak? A to co się dzieje na prywatnych działkach, czyli przyłącza, to jest kwestia właścicieli tych przyłączy, tak? I wiadomo, że dążymy do tego, żeby nie było strat tej wody, ale po prostu my też jako zakład nie możemy wchodzić na cudze. Przede wszystkim no, musimy dostać ten kontakt, tak? I wtedy działamy. I mówię, no, część rzeczy no, to właściciele muszą o to zadbać, tak? Bo zakład nie będzie tutaj, jest powiedzmy 3000 odbiorców wody i zakład nie jest w stanie tego wszystkiego, że tak powiem, w jakimś tam bardzo krótkim okresie czasu sprawdzić i zdiagnozować, tak? Musimy najpierw mieć sygnał i wtedy dopiero podejmujemy jakieś działania, tak? A jeśli chodzi o sprzątanie, już jak jestem przy głosie, w miejscowości Udrzyn, chodników i poboczy, to prace są w dalszym ciągu kontynuowane. To jest, mamy chodniki przecież na terenie całej gminy i robimy to, staramy się robić no, systematycznie, ale nie możemy się skupić też na jednej miejscowości i cały czas poświęcić jednej miejscowości, a później są pretensje, że gdzie indziej nie jest to robione, tak? Także oprócz tych
rzeczy. Jeszcze zakład ma wiele innych spraw. No wiadomo, jest dużo różnych imprez, przy których musimy uczestniczyć. Są pilne sprawy i pilniejsze i robimy to w miarę naszych możliwości, tak? Także dziękuję. Przyznaję, że nigdy jeszcze nie zgłosiłam do gospodarki komunalnej prośby, żeby ktoś sprzątał wokół mojej działki. Raczej sama to robię. Kowicz jest takim samym człowiekiem jak my. Bardzo proszę, pan Cezary Pietrzak odnośnie przepustu i drogi. Pani sołtys, w dniu jutrzejszym jeszcze raz spróbujemy tam do powiatu zaalarmować, tak? Czy sprawdzimy, czy ktoś był, może byli, stwierdzili, że nie jest to takie niebezpieczne. Jak będę coś wiedział jutro, to do pani odzwonię i dam znać. Dobrze? Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś zgłoszenia ze strony... A, nie. Pani radna Hanna Zagorzon, proszę bardzo. A ja tylko chciałam nadmienić w kwestii tutaj zakładu w Brańszczyku i tych godzinnych, nocnych zgłoszeń awarii. Miałam taką sytuację w miejscowości Trzcianka, że musiałam dzwonić w różne miejsca nad ranem, z soboty na niedzielę, była to trzecia, czwarta nad ranem. Tak, oczywiście też napisałam SMS-a do pana kierownika, ale rano w niedzielę otrzymali mieszkańcy pomoc. Także taka sytuacja była i oczywiście otrzymaliśmy pomoc. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ze strony państwa sołtysów są jakieś pytania? Bo nie widzę na razie zgłoszeń chętnych. Ze strony państwa radnych też nie. W takim razie proszę państwa, zamykam punkt 9 dotyczący spraw różnych i przechodzimy, proszę państwa, do punktu 10 i ostatniego dzisiejszej sesji, do zamknięcia obrad. Tym sposobem dziękuję państwu radnym, państwu sołtysom za udział w dzisiejszej sesji. Dziękuję bardzo. Zamykam sesję Rady Gminy zwołaną na dzień 25 października, listopada 2021 roku na godzinę 14. Dziękuję wszystkim za uwagę.